No przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować Instytutowi Biznesu za to wyróżnienie, które jest dla nas bardzo cenne. Z tego powodu, że zaczęliśmy je w trudnej sytuacji, skończyliśmy je w rekordowym czasie 2 dni i było to stricte związane z wyzwaniami, jakie stawia przed nami pandemia. W śląskim sanepidzie wdrożyliśmy w ciągu 2 dni rozwiązanie, które pozwoliło na natychmiastową ocenę, skanowanie wyników, które spływały z różnego rodzaju laboratoriów wykonujących testy na COVID-19 i w ten sposób przy pomocy naszego rozwiązania dynamicznie i bardzo szybko byliśmy w stanie wyselekcjonować osoby, z którymi należy jak najszybciej podjąć kontakt. No i właśnie takie rozwiązanie było tutaj wdrożone w jednostkach sanepidu na Śląsku. Co ważne i chciałbym tutaj powiedzieć, że odbyło się to przy mecenacie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która była żywotnie zainteresowana tym, aby poprawić efektywność badania i diagnozowania swoich pracowników. No i w sytuacji, w której diagnozowano górników pracujących w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, to rozwiązanie, które wdrożyliśmy w ciągu 2 dni, robiąc tak naprawdę duży krok do przodu w dostosowywaniu obecnych rozwiązań, które już mieliśmy, ale też wykazaliśmy się też dużą determinacją, rozumiejąc sytuację i skończyło się to sukcesem, do dzisiaj działa to rozwiązanie.